Siemka, z tej strony oczywiście wasz codzienny Geomex. Anyway, w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z waszymi ulubionymi quizami. No nie gadajcie, że nie lubicie quizów. Kto lubi quizy, zostawia łapę w górę. Ale napiszcie w komentarzu, co bardziej wolicie, quizy czy GeoGuessera, bo jestem ciekaw. Zaczynając ten projekt, marzyłem o 1000 subskrypcji, a już jest 5 koła. Widzowie, zróbmy hardkorowy challenge 10 tysięcy do końca kwietnia. Jakby co, jest 1 kwietnia, więc w razie czego jak na koniec miesiąca się nie uda, to powiem, że żartowałem. Ale wiadomo, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, bo odcinki są codziennie. Pitu pitu sratatata. Koniec z tym pierdzieleniem, lecimy z quizami. A odcinek zaczniemy sobie od quizu państwa według jednej podpowiedzi. Brzmi naprawdę intrygująco. Lecimy, to powinien być w miarę prosty quiz. Nie, dobra, są 4 minuty, więc żeby nie tracić czasu. Leży tam wielki sfinks, no to oczywiście Egipt musi być. Jest największym wyspiarskim państwem leżącym na Morzu Karaibskim. Okej, okay, Jamajka jest na Morzu Karaibskim, ale to raczej nie jest największy kraj. Jakaś Dominika lub bądź Dominikana, nie, może Kuba być, jest, tak, Kuba. Messi i Maradona urodzili się w tym kraju, no to tutaj szybciutko. Wielokrotnie groziło użyciem broni jądrowej wobec Stanów Zjednoczonych, no to wiadomo, Korea Północna. Leży tam stolica dawnego Imperium Inków i to jest Ameryka Południowa. Nie wiem, czy to nie były rejony Peru. Peru. Te sfederowane stany obejmują 607 małych pacyficznych wysp. Dobra, nie wiem, most to łączy państwo z Singapurem, to oczywiście Malezja, to każdy, kto gra w GeoGuessera, ten wie. Państwo, którego król przyznaje 5 z 6 nagród Nobla. Wiem, że ogólnie Alfred Nobel wymyślił tą słynną nagrodę i on był Szwedem, więc może Szwecja? Tak jest, Szwecja. Jest najbiedniejszym państwem obu Ameryk, to będzie Haiti, moi drodzy. Słyszałem tam kilka opowieści o tym państwie, ale mamy tylko 3 minuty, więc tutaj nie będę. Leży tam Salto Angel, najwyższy wodospad na świecie. Wiem, że to jest Wenezuela i bodajże ma ponad 800 metrów, nie wiem czy nawet nie 900. Wiem to, bo kiedyś otrzymałem od mamy właśnie taką encyklopedię i tam było to napisane, także dzięki mamo. Jego największym miastem jest Dubaj, no to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Serfeta pochodzi z tego państwa, to może Grecja być? Tak jest, Grecja. Z tego państwa pochodzą matrioszki, no to Rosja. Jego stolica gościła zimowe Igrzyska Olimpijskie 84. Kanada, Montreal? Nie, 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 to chyba było później. Australia i Sydney, nie, dobra, nie będę się wygłupiał, nie wiem. Jego stolicą jest Mińsk, to Białoruś. Mieści się tu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. No to nie był to przypadkiem Trybunał Sprawiedliwości w Hadze? Czyli Haga jest w Holandii. Holandia. Kiedyś znane było jako zachodnie, żeby je odróżnić je od amerykańskiego? Kiedyś... Indie zachodnie, nie, 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 dobra, tu już źle napisałem. Kiedyś znane było jako zachodnie, żeby je odróżnić od amerykańskiego. Okej. Okay. Laponia jest najbardziej wysuniętym na północ, no to oczywiście Finlandia. To azjatyckie państwo leży tylko 20 km od Djibouti? To azjatyckie państwo leży tylko 20 km od Djibouti. Djibouti jest krajem afrykańskim, to azjatyckie państwo, nie mam pojęcia. Rosja zaatakowała to państwo w 2008 roku w celu zajęcia Osetii Południowej. Kurde, nie wiem co oni tam atakowali, oni atakowali Czeczenów chyba tam w tamtych latach, ale to nie wiem. Czeczenia, to nie, 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 dobra, tutaj się wygłupię, nie wiem jak to wpisać, więc nie będę tutaj świrował, bo ja z historii troszeczkę coś tam wiem, ale aż tak dobry nie jestem, więc nie chcę się tutaj błazić. Sfederowane Stany obejmują 607 małych pacyficznych wysp. To coś tam, nie wiem, tutaj nie wiem. Jest stolicą, no to mogę strzelać, kurde. Może jakaś USA? Tam były Kanada, nie, Meksyk też miał mistrzostwa. Brazylia, ale to nie te lata. I zimowe przede wszystkim. Zimowe to Szwajcaria może jakaś? Austria? Niemcy? Francja? No to jest strzelanie, więc tutaj... Nie, dobra, odpuszczam takie frajerskie strzelanie. Kiedyś znane było jako zachodnie, żeby je odróżnić od amerykańskiego. Nie wiem, nie mam pojęcia. I to azjatyckie od 20 km od Djibouti. Dobra, poddaję się, 15 widziałem. Średni wynik to 13, więc wciąż nieźle. Mikronezja, okej, okay, czyli to jest to 600 małych pacyficznych wysp. Jego stolica gościła zimowe igrzyska. Bośnia, okej, okay, siedziałbym do rana i bym nie powiedział Bośni. Samoa, okej, okay, okej. Okay. Jemen tylko jest 20 km od Djibouti, to nie wiedziałem. Rosja zaatakowała to... Gruzja! No w porządku, to powinienem wiedzieć, ale gdzieś tam
mi się to wszystko pomieszało. Bardzo mało czasu niestety, zgadzam się z tym. Ale że Bośnia, to bym nie wpadł. W międzyczasie znalazłem jeszcze bardzo ciekawy quiz 20 największych miast w Europie. To może być mega ciekawe i zastanawiam mnie, czy tutaj zaliczyli na przykład normalnie Moskwę, jest. Więc tam jeszcze Petersburg, Wołgograd, to nie. Omsk był też takim większym, ale tutaj nie. Petersburg i Moskwa, no to raczej przychodzi z miejsca. Stalingrad, to już raczej nie. Dobra, tak już bez śmiechów, bo jest mało czasu. Londyn. Londyn musi być. Madryt. Będzie Madryt? Jest. Berlin musi być. Paryż. Paryż to rzecz jasna. Manchester chyba nie będzie już. Dublin? Może być. Nie ma Dublina. A Hamburg? Hamburg jeszcze jest. Monachium raczej... A, jest jeszcze Monachium. Okej. Okay. Warszawa chyba tutaj jest też. Okej. Okay. Praga? Praga będzie. Kijów? Kijów też jest. Mińsk? Mińsk też jest. Z większych jeszcze Rzym jest. Ateny? Aten nie ma, okej. Okay. Milan? Nie. W sensie Milan, o Jezu. Mediolan. Mediolan jest jak najbardziej. Milan to nie. Ale 15 milionów, co ja zapominam o takim. Lizbona jeszcze, tak staram sobie teraz myśleć. Budapeszt to chyba. A jest też Budapeszt, okej. Okay. Split to nie, no tam z Chorwacji to raczej nie będzie. Tirana może być spora, ale raczej takiej liczby ludności nie będzie mieli. Co ja zapominam o jakim większym państwie? 15 milionów to coś w Rosji? No nie. Bo chyba tutaj nie liczą Turcji, Ankary jakieś. No nie, nie, albo nie. Stambuł jest zaliczany. To Stambuł to tutaj, okej. Okay. No dobra, no właśnie się dziwiłem, bo 15 milionów to giga dużo. Więc tutaj Moskwę raczej żaden europejski nie mógł prześcignąć. Dobra, mniej gadania. Czechy, Praga, co tam jeszcze było? Słowacja raczej z tych krajów nie będzie. No Wilno, no nie mogło być. Ryga też nie, chyba że Helsinki. Oslo. Oslo też nie jest. Sztokholm ma większą szansę, ale Sztokholmu też nie ma. Reykjavik to nawet nie ma co pisać. Liverpool też nie będzie. Czy może być jakiś... no nie, no takie miasta to raczej tutaj się nie znajdą. Barcelona może być. Barcelona jeszcze jest. No z polskich to nie ma już sensu pisać, bo Warszawa jest zdecydowanie największa. Jakie tam są jeszcze kraje? Czy na przykład zapomniałem Wiedeń. Czy Wiedeń tutaj może być? Jest Wiedeń, stolica Austrii. Czechy, jeszcze jest jeden z Paryżem praktycznie, a może coś we Francji, co tam we Francji jest jeszcze takiego dużego, teraz mi nic nie przychodzi do głowy. Tu Hiszpania raczej nie, o jakiś kraju Rzym? Pisałem już Rzym, dobra, Mediolan pisałem. Co tam jeszcze w tej Europie może być? Staram się tutaj myśleć. Oczywiście patrzę w ekran, bo tam niektórzy kiedyś mi zarzucali, że coś tutaj ściągam, ale jaki byłby w tym sens, to kompletnie nie wiem. Bukareszt? Bukareszt jest, właśnie, Rumunia, bo to też Sofia? Nie, Bułgarii nie ma. Co tam jest jeszcze takiego ogromnego? Bośni mi chodziło, Bośni nie będzie. Co jest jeszcze dużego? Większego troszkę od Monachium. To już może być dosłownie randomowe coś, więc to jak już będę wiedział, to fajnie byłoby zrobić maksa, ale chociaż oni tu dali Turcję, może być coś z Turcji, skoro Stambuł się liczy. Ankary nie było. No o Turcji coś może być, ale ja tam nie pamiętam tych miast. Stambuł i Ankarę pamiętam przede wszystkim. Dobra, nie, no nie będę tutaj świrował, nie pamiętam już co tu jeszcze mogło być. 14, więc wynik o 5 większy i Charków. Okej, okay, Charków to Ukraina jeszcze. Znaczy jeszcze, w sensie chodzi mi o to, że to jest teren ukraiński, bo też się czasami mylą te niektóre miasta rosyjskie i ukraińskie. Turcja chyba nie w Europie, no właśnie. Nie wiem dlaczego tutaj była Turcja. Zdziwiłem się i dałem Turcję tylko z tego względu, że ona była, pamiętam, że większa od Moskwy, ale to Turcja chyba nie powinna tutaj być. Tutaj widzowie, żeby nie było, trochę zamudziłem bez żadnych podtekstów, przepraszam was, po prostu niektóre nazwy mi się mylą. I czas na finałowy quiz, zgadnij kraj po zdjęciu, zobaczymy czy on będzie ciężki, bo jest aż 15 minut, to jeszcze chyba kawkę sobie zdążę zrobić, ale lecimy. No tutaj Egipt, nie będzie zaskoczenia, Paryż, a Jezu, Francja oczywiście, UK, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Statua Wolności, to oczywiście są Włochy, znowu Rosja,
I z tego co widzę to jest... Czy mogę sobie normalnie przybliżać? Tak, mogę. Dobra, nieistotne, bo to i tak wiedziałem. Chciałem sobie zobaczyć, czy będę wiedział. Chiny, Indie, Taj Mahal. Co to jest? To nie jest już Francja. Niemcy? Nie. Ojej, to może być ciekawe. A, to jest Hiszpania? Tak, to jest Hiszpania. Co tu robi ten śmieszny miś koala? Dobra, Australia. Japonia, to są chyba te gejsze. Słoń RPA. Botswana. Gdzieś w jakiejś Afryce może iść. Dobra, na razie lećmy dalej. Później pomyślimy, gdzie słoń może być. To są Niemcy i Brama Brandenburska. Piękny widok. Takie oceany. Znaczy takie piękne jeziorka. No taki... Ameryka już była, więc kanadyjski może widok. Tak. To Aztekowie zostawili piękne ślady po sobie. Meksyk. Pałac Kultury. Warszawa Polska. A tutaj co my mamy? Czechy. Flagę Czech widać. Ale też pomyślałem, że to może być Praga. Tutaj takie piękne widoki. Malediwy po prostu by były? O, Malediwy, okej. To może być ciężkie. Gdzie takie widoki można? Tak, to mi się kojarzy od razu z jakąś Ameryką Południową. Nie wiem, Boliwia, Peru, Argentyna, Brazylia. Okej, to nie jest żaden z tych krajów. Meksyk też już był. Był, więc Wenezuela chyba nie. Okej, Paragwaj. Może to nie jest Ameryka Południowa. Ho, ho, ho. Nie, Turcja to być nie może. Co to jest jeszcze? To może jest Brazylia, bo takie troszkę widoki. To jest Brazylia, okej. A to jest, widzowie, oczywiście słynny szczyt. Słynny zabytek, bodajże teraz wpisany do tego UNESCO. To oczywiście jest Machu Picchu, które znajduje się w Peru. Tak, w Peru. I słonie. No słonie ogólnie są w wielu krajach, też tych afrykańskich. Więc to nie będzie łatwe. To mogą być nawet Indie jakieś. Ale Indie też już były. Tajlandia może być. Jest to Tajlandia, okej. Taki dość nietypowy region, bo jeszcze tam chciałem lecieć zaraz Afryką całą. Ale okej, to była Tajlandia. I co to jest? Amerykę Południową dałem już chyba całą, która mogła być. Może Chile jeszcze chyba nie dałem. Ale Chile to nie jest. Peru dawałem, Boliwię. O jejciu, co to jest? No chyba to nie jest, nie. Australia może jeszcze? Tak pomijając, Nowa Zelandia? Nie, Izrael, nie no dobra, Izrael to już głupotę pisze. Nie wiem, nie mam pojęcia co to, ale z chęcią się dowiem, co to było? Norwegia, no tak, te wszystkie fiordy norweskie, okej. Dobry wynik, gdybym posiedział tutaj dłużej, o Tajlandii wiedziałem. Znaczy, kojarzyłem, że w Tajlandii też tam słonie są częstym widokiem, ale to był bardziej strzał, bardziej myślałem jakiś RPA Botswanie. Dajcie oczywiście znać, jak wam poszło, dzięki za łapki w górę, suby, do usłyszenia już jutro o godzinie 17, na razie!